Ranunu jest do nadrobienia. Koniec fast foodów. Myślisz, że mi nie brakuje, Kamila? Dobra. Myślisz, że mi nie brakuje, ciekawe. Witka? Brakuje. Ty, co ja robię? Zmieniłem na głośniki. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bali, chociaż był wyjątek. Ja już od jakiegoś czasu zauważyłem, że gdziekolwiek nie zamawiam, czy nie chcę zjeść, no oni już dają, ci ludzie mają coraz bardziej wyjątkowe, stary. Oni robią na ilość, tylko że ich mózgi nie przekalkulowały tego, że w pewnym momencie się ludzie zrażą, bo ja się bardzo zrażyłem do fast foodów. Nawet słyszę, co mi znajomi opowiadają. To jest po prostu chore, stary. Jak ludziom się w dupach popaliło. Napiszesz, że ma być przypieczone i tak ci chyba przywiozą gumę. Stary. To jest popalone. Panie. Panie, jak... Bo ja ostatnio tortille zamawiałem. I powiedziałem, że ma być bez sosu czosnkowego. Ale to była tortilla z sosem czosnkowym. I dali bez. Jakby tak każdy, kto zostawiał u nich hajs, się k***a, wiesz... Na te wszystkie jedzenia i się nauczyli wtedy i cena by była normalna, bo nie, że ta cena jest z dupy, to jeszcze naprawdę, no, ja się coraz bardziej zrażam do tych jedzeń, no nie wszystkich, co są, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy wy tak macie. Masz jednego kebaba, zaraz drugiego zamówisz i już jest zjebany, już ci gówno przywiozą, rozumiesz, na przykład. Nie wiem, f***a mnie to. Naprawdę f***a mnie to coraz bardziej, bez kitu. Ty zawsze jesteś topka jedkości, no na pewno. Dlaczego? Barany robiły tę grę! Przecież on mnie autoatakiem uderzył, k***a! To barany tę grę, k***a, zrobiły! Przecież macha pałką, ci uderza! Fizycznie ci uderza, k***a, nie czaruje czymś na odległość! Jakiś p***a, ty k***a jesteś? Kurwa, jak się... Dobra, nie umiałeś czytać ma... Jesteś? Dobra, nie umiałeś czytać, Mateusza, jak frajerom wstęp wzbroniony tu jest, więc wy***a stąd, bo słyszałem, że tam opierasz ostro, więc wy***a stąd. Dzisiaku, wy***alaj do spania. Tak, dobrze mu powiedział. Ja nie, naprawdę się zastanawiam, co ci rodzice tym dzieciom przekazują za wartości, że takie gówno potem siedzi po nocy naćpane i taki rodzic nawet nie wie, co te gówniarze robią. Człowieku, ja nie wiem, na jego wzorcem do naśladowania jest wódka, patologia. Gościu, siedzę sobie, gram w komputer, dobrze się bawię, a ty jebany przychodzisz tutaj jakieś frajerstwa piszesz. Co je to? No k***a, ci się szybciej to i k***a, i potem będzie beczenie, teraz potem będzie beczenie, że nie będzie można korzystać, płat. Będą potajemnie korzystać, później będą mieli przypały z tego tytułu, k***a skończy sranie w dupę. Bo zobacz, już k***a zaczęli interesować internetem bardzo mocno w tym roku, od tego roku praktycznie. Zobacz, parę miesięcy, a oni już k***a tyle rzeczy na internet nałożyli, że nawet nie wiesz. I to przez tych k***a baranów jednych, a za IQ niższy niż temperatura pokojowa i to wszystko przed nich jest. To wszystko można, ale z umiarem, z mądrością. A oni popadają po prostu ze skrajności w skrajność i to się skończy niestety. Co nałożyli? No zobacz, nawet nie wiesz. Nawet nie chce mi się rozmawiać z takimi ludźmi.
Róbcie dalej to, co robicie. To tylko wam zaszkodzi. Nie normalnym ludziom, tylko wam. Idę po kanapki jeszcze. Ja już nawet nie mówię w internecie, ale wszędzie, nawet w rzeczywistości. Masz mniej wolności słownej, tego, tamtego. Zobacz, oni nawet tego nie widzą. To wszystko jest przez nich. Bo to wy zmusiliście tych ludzi do zrobienia tych rzeczy. Kiedyś można było i normalnie ludzi nawet powyzywać dla żartu i nie było żadnych banów, żadnych głupoty takie, nic. W sensie abuzowali pewne rzeczy, głupotę robili, przesadzali i teraz przez was pozakładali takie regulaminy, że nie możesz słowa nawet powiedzieć praktycznie już żadnego. Więcej się prójcie w necie, więc niedługo nic nie będzie można w tym internecie przez was. Już tak jak mówię, że no... Mój mnie zabił. Tylko, że wiesz, normalnym ludziom to nie będzie przeszkadzało, bo normalny człowiek i tak będzie funkcjonował. Po co miałbyś kogoś wyzywać? Do widzenia. Chodzisz tu z kolegami, wyzywacie mnie, a ty mnie pytasz, po co miałbym kogoś wyzywać? Do widzenia. Ja tylko po prostu ignory klikam tym głąbom. I tyle. No, odkleja się wam. Dlatego przez was już wkrótce nic nie będziemy mogli robić, bo jesteście takimi baranami. Takimi baranami jesteście, że jak ci ktoś coś mówi normalnego, to ich zde wklejasz. A później będzie rycz i skowy. Zamykam cię, śmieciu. Możesz pałę teraz robić, bo mamo, się nie odezwiesz, choćbyś się zesrał. Wszyscy się śmiali, że jeździ na elektrycznym wózku, to teraz przez was kurwa nawet samochodów spalinowych chcą zakazać. Gratuluję mózgu. To się nie odezwiesz, bo ci zabraniam w tym momencie na tym czacie mówić. I co gówno, nic nie zrobisz z tym. Będziesz siedział na utkanej dziurze. Stary, bo to jest szkoda, bo coraz mniej rzeczy wolno właśnie przez takich kretynów, bo... Do widzenia. Ja nie ma sensu, dlatego mówię, z głupimi ludźmi nie ma sensu dyskutować w ogóle. I tyle. Po prostu nie chcę mi się z takimi ludźmi rozmawiać, bo to nie ma sensu, bo... Po prostu, to nie ma sensu. Oni twierdzą, że robią dobrze. Wyzywają kogoś, kto gra sobie w komputer po prostu, ale jak jest faktycznie ktoś, kto robi krzywdę, to siedzą na utkanej dziurze, bo są obstranymi gównem gośćmi. To przez komputerek se są mocni. Takie życie, teraz takim... Bądą obstrany przez internet będzie wyzywał człowieku, ty, od frajerów. Co to jest frajer? Człowieku, o Jezu, co ja mu zrobił za to słabo, on mi to w oczy powiedział. Poddaj się, Kajmano. Mamy kajdanie. Mamy kajdanie. Możemy cię skusić. Myślę, że wyżartowaliście z tym. Co tam wziąłeś w tej stylówce? Siema. Siema. Pasuje ci. Pasuje mi? Chcesz przymierzyć? Dawaj. Masz czapkę. I okularki. Trzyma. Dokumenty do kontroli. Na spałkę. Albo... I na takim świecie nam przyszło żyć. Takie jest życie, mordeczko. Cud to by był, jakbyś magicznie zaczął mózgu używać, wiesz? To byłby cud, gościu. Jakbyś magicznie nagle odnalazł umiejętność używania mózgu i myślenia, wiesz? To by był cud. I to taki cud, że mama twoja, tata, babcia, dziadek, ciocia, siostra, brat, wszyscy by byli szczęśliwi. Zobacz, ilu ludzi byś uszczęśliwił, gdybyś tylko zaczął mózgu używać. Żeby będę sobie na takie coś pozwalał, wam stąd. Nie wiem, mamę zapytaj o ten przepis, gościu. Czy ja ci na piekarza wyglądam przygłupiony? Głąby, idź do piekarni i się pytaj takie rzeczy. Przychodzić do gościa, do komputerowca, do gracza, o gry pytaj, baranie. O wypieki piekarza pytasz, k***a, gościu. Użyj mózgu. Tak jakbyś swoją... Ach, nieważne.
Koniec? Było kiedyś pewnie. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawia niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Powiem szczerze, liczyłem na coś bardziej fajnego. Na remont będzie robiony jakiś? Oczywiście, że dostaję z kilometra w głowę. Jeszcze pokaż mi broń, z jakiej mi zabrałeś, gościu, i skąd wiedziałeś, że tu jestem. Ciekawe. Mówię, coraz większe jaja się dzieją w tej grze i możliwe, że to jednak będzie wyznacznik tego, że Tarkov wygra, no nie? Bo tu się coraz większe jaja dzieją. Zobacz, gość idealnie zaimbotował środek modelu, rozumiesz? Idealnie środek modelu, zobacz. Nie zadałeś pytania? Czekaj. Co się stało z obrazem Mastera? Mam go i będzie niebawem ogarniany. To akurat ci powiem. Bo jedynka jest właśnie powiązana z twoją czwórką. Już ci odpowiadam. Czyli tak, co się stało z obrazem Mastera? Master i jest cały czas na tej półeczce, co za mną jest. Jest w środku. Więc jak będzie remont robiony, to na pewno Master będzie na ścianie. To wiem na pewno. Mało tego, możliwe, że go wcześniej już zrobimy. Kiedy obiecana dota? Obiecana dota. Na pytanie doty wkrótce, miejmy nadzieję, że ci odpowiem. Lustrzanka, którą miałeś kupić. Nie mam na razie hajsu. A ta co... poczekaj. Gdzie to pytanie było? Poczekaj. Lustrzanki na razie nie ma, bo na razie jeszcze hajsu nie mam. Za parę miesięcy będę miał, ale nie wiem, czy jest sens kupować lustrzankę, ale zobaczymy. Pomyślałem o tym, także spokojnie. Jest już plan, jest już myślane o tym. Myślę, że zanim lustrzankę, to po prostu lepszą kamerę kupię szybciej i dopiero później będę na lustrzankę kminił. I co tam jeszcze było? Czwórka, remont. No właśnie, to też nie jest takie proste z tym remontem, bo też czekam, no to też mi trochę wyniesie ten remont, ci powiem, hajsu. Plus, no już powolutki się do tego remontu zabieram, ze względu na to, że zacząłem sobie już czyścić półki. W sensie, no sobie powolutku już czyszczę wszystko, żeby sobie, wiesz, do tego remontu przygotować. Mam już nową podkładkę do biurka też, dlatego na razie jej nie rozkładam i dlatego też właśnie chcę powolutku na ten remont już się przygotowywać, ze względu na to, że no ten. I planuję właśnie zrobić coś takiego, że po co mi lustrzanka, co nie poszło, nie wiem na razie. Dobra, wracając dalej w temacie. Jeśli chodzi o ten. Ja w ogóle mam bardzo taki poważny plan, znaczy poważny plan. A poważny to w moim mózgu jest. Chyba wiecie. Jedną kamerkę mieć tutaj, tak? Na stanowisku do grania, tak? A drugą sobie zrobić gdzieś tam jakiejś z drugiej strony pokoju. Na jakieś tam wydzielone, nie wiem, miejsce i nie wiem, może chyba, nie wiem, do czego mi to ma być, nie wiem, miałem pomysł, może czasem jakiś taniec odpierdolić, ale tak w sumie nie wiem, po prostu chciałem drugą kamerę jakoś zrobić. I w sumie nie wiem, mogę zawsze tą drugą kamerę zrobić z drugiego kadru, może, no nie wiem, no chcę coś pomyśleć, ale to musiałbym w ogóle usiąść kiedyś z jakąś osobą, która zna się cokolwiek na jakimś, nie wiem, po prostu inaczej, usiąść z kimś sobie. Kredyt hipoteczny. No na pewno w kredyty się będę wpadał. Będzie powiedział po drugiej stronie czoła? Druga na nogi, żeby te łajzy nie gadały. Ty, ale to by było dobre, Satik. Ty. To by, ej. Dobra. Ale to by... Mi starczy. Zeżarłem. Można kontynuować przygodę w lochu. El Pepe. ETC. El Pepe. That's it.